Nie wszędzie wybory samorządowe wzbudzają duże emocje. Szczekociny, Redutowy, Wojkowice, Strumień, Wyry czy choćby Pilchowice. Te miejscowości łączy jedno. Startujący w wyborach na burmistrza czy wójta nie mają tam kontrkandydatów. Ale to wcale nie oznacza, że z automatu będą rządzić swoimi gminami. Paweł Jędrusik. Maciej Gogulla z Pilchowic już drugi raz nie ma rywala w wyborach samorządowych. No to zostanie tym wójtem, nie? A to dobrze, że nie ma konkurencji? No lepiej, bo jest jeden i jest pewny. Czy dobrze? Nie wiem. Nie umiem się wypowiedzieć, czy dobrze, że nie ma rywali, ale na pewno jest sprawdzony, jest człowiekiem na swoim stanowisku. No i nie widzę innych. Sam kandydat zapewnia, że nie lekceważy wyborów, ale widzi spore plusy takiej sytuacji dla samych mieszkańców. Na pewno mieszkańcy są z jednego zadowoleni, że w przestrzeni, tak zwanej przestrzeni publicznej, jest mniej tych materiałów siłą rzeczy. Natomiast takimi podstawowymi materiałami dotyczącymi informacji o kandydowaniu, no i planach na kolejne 5 lat, przekazaliśmy mieszkańcom oczywiście w formie lotek. Muszą wiedzieć, co w głowach nam siedzi i jaki mamy pomysł na gminę na kolejną kadencję. Podobnie jest w Wojkowicach. Tam urzędujący burmistrz Tomasz Szczerba również drugi raz nie ma rywala. Rozmawiając z mieszkańcami, trudno o głosy zaskoczenia lub rozczarowania. No i bardzo dobrze. Dlaczego? No bo bardzo dużo dla Wojkowic zrobił. Bardzo. Obecny i zapewne przyszły burmistrz podejrzewa, co mogło wpłynąć na brak kontrkandydatów w wyborach. Zawsze powtarzam, że zgoda buduje Wojkowice i to taki wyraz też uznania ze strony lokalnej społeczności, ze strony mieszkańców i też potencjalnych osób, które zawsze mają jakieś pewnie swoje marzenia. Natomiast tutaj myślę, wszyscy doszli do jakiegoś takiego w miarę sensownego wniosku, że jest to w sumie ostatnia kadencja zgodnie z kodeksem wyborczym. Te zmiany, które są wprowadzane, myślę, że są na tyle zauważalne, że też tutaj ta praca jest doceniona. I przede wszystkim to traktuje też jako wyraz takiego uznania. Nieco inna sytuacja jest w Wyrach. Tam obecna wójt nie ubiega się już o kolejną kadencję. Startuje za to obecna przewodnicząca Rady Gminy. Ja z pokorą do tego podchodzę i z pełnym szacunkiem do moich mieszkańców, bo to nie jest tak, że automatycznie zostajemy wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta, jeżeli jesteśmy tylko jednym kandydatem. To nie jest tak jak w przypadku wyborów do Rady Gminy, gdzie dany radny z automatu staje się radnym. My musimy poddać się pod takie referendum. Zgodnie z prawem, w miejscowościach, w których startuje tylko jeden kandydat, mieszkańcy otrzymają kartę, na której będą zaznaczać opcję tak lub nie. Kandydat musi uzyskać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Gdyby tak się nie stało, prezydenta, burmistrza czy wójta wybiera Rada Gminy.